Cześć kochani, odpowiadając na Wasze prośby, chciałam Wam tutaj powiedzieć kilka słów na temat farb Impasto. To są farby od Primy z kolekcji Finabar. Są to farby akrylowe, farby gęste, mocno kryjące, o mocnych kolorach. Kolory to nie są jakąś tam wielką tajemnicą, widać od razu przez opakowanie i dokładnie taki ten kolor będzie jak nim pomalujemy. Farby są matowe, farby są permanentne po wyschnięciu, natomiast jeśli są mokre, możemy jeszcze troszeczkę je sobie rozmyć. Niestety jak już wyschną, to już nic więcej z nimi nie zrobicie. Farby wyszły po raz pierwszy w 15 kolorach, to był taki pierwszy set, to były wtedy takie kolory żywe, jakieś czerwienie, róże i tak dalej. A później wyszła druga partia i to jest taka kolekcja kolorów takich starociowych. Tu już są takie jakieś pudrowe róże, niebieskie, jeden z moich ulubionych kolorów, taka mięta. Że naprawdę jest tych kolorów bardzo dużo i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz Wam pokażę, jak te farby zachowują się podczas malowania. Jeśli farba jest za gęsta, to możecie zawsze troszeczkę ją wodą zwodnić. O, jak widzicie, są piękne, takie kremowe. Można dać troszkę wody, żeby ta farba lepiej nam się tak rozprowadziła. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów, taki jadeitowy. Farby bardzo szybko wysychają. One są na tyle gęste, że nawet można nimi robić takie lekką taką fakturę, tak? Jeśli na przykład naniesiecie jakąś szpachelką. Drugi z takich kolorów, który chciałam Wam pokazać, to jest kolor mint. Tutaj może na białym nie będzie aż tak mocno widać. Pokażę Wam może jeszcze to na ciemnym papierze. No tutaj mam taki ciemny papier. Pokażę Wam, jak świetnie kryją te farby. Także nawet na jakichś ciemnych tłach spokojnie możecie używać. Nawet nie wiem, jakiś róż. Kolory są naprawdę bardzo intensywne. Bardzo fajny jest też ten kolor. Troszeczkę się także spokojnie na ciemnych tłach też możecie malować. Oczywiście jak dacie więcej wody, to ta farba będzie troszeczkę bardziej przejrzysta, ale taka prosto z tubki na pewno Wam pokryje czarny kolor. Tutaj nam już to wyschło, więc pokażę Wam. Zobaczcie, możecie psikać wodą. Nic się tutaj z tym nie dzieje, tak? Że już jak wyschło, to już koniec. Tutaj przygotowałam taki mały wzór, żeby Wam pokazać, jak ja korzystam z tych farb, bo oczywiście jeśli ktoś maluje jakieś tam obrazy, no to wiadomo, tak? Natomiast pokażę Wam, jak wykorzystać te farby w tym, czym my się zajmujemy, czyli w takich mixed mediowych projektach. Najpierw tutaj pokażę Wam, jak fajnie się rozmywają.
Jeśli farba jest za gęsta, to możecie troszeczkę wody popsikać. I tak, jeśli naniesiemy tutaj sobie i teraz popsikamy wodą, widzicie, ona się tak troszeczkę zachowuje jak akwarela. Troszeczkę zbliżymy. Wtedy sobie tak w te wszystkie tutaj zagłębienia wchodzi. Jeśli chcecie dodać drugi kolor, to można, ale jeśli nie chcecie, żeby się pomieszały, no to musicie wysuszyć, tak, tą pierwszą część. Bo farby, jak są mokre, to będą się cały czas mieszać. Ale dodamy sobie teraz, żeby pokazać, jak się mieszają, troszeczkę różu. I też psikamy. Że tak naturalnie się mieszają, tutaj powstał taki fiolet. Można też sobie tą bazę tym pomalować, bo to będzie troszeczkę się zachowywało jak gesso, tak? Bo nam tak zagruntuje tutaj tą powierzchnię. To jest taka baza MDF, więc spokojnie można ją malować. Także jak widzicie, z wodą bardzo dobrze reagują. Teraz sobie wysuszymy, żeby pokazać jeszcze taki jeden sposób. No już sobie wysuszyliśmy. Widać, że te farby nie straciły na intensywności po wysuszeniu, tylko zrobiły się takie bardziej matowe. Teraz Wam pokażę troszkę inne zastosowanie, ale najpierw musimy to zamalować wszystko na czarno. To jest też dobry sposób, jak coś Wam się nie uda. Możecie zamalować całość na czarno. Nawet te kolory to można spróbować na biało. Będzie to wymagało tam kilku warstw, ale też udałoby się Wam je przykryć. No więc malujemy. Mamy już wysuszoną naszą kompozycję. Jak widzicie, świetnie to tutaj pokryło. I teraz chciałam Wam pokazać, jak można tutaj uwydatnić te szczegóły za pomocą farby impasto. Oczywiście można to zrobić też na przykład woskami. Wiem, że dużo osób stosuje tę metodę, ale może też nie każdy lubi taki błyszczący efekt. Woski matowe owszem już są, ale też nie we wszystkich kolorach. Można to zrobić białym gesso też, ale jeśli chcecie uzyskać taki oryginalny efekt, to polecam Wam też farbę impasto. Ale po pierwsze, pędzel powinien być suchy i po drugie, naprawdę troszeczkę tej farby, tak? I teraz tylko tak jakby sobie gładzimy tutaj po tym. Nie przyciskamy za mocno, bo nie chcemy, żeby nam to weszło tutaj do tych wszystkich zagłębień, bo wtedy utracimy widoczność tych detali. No, mam nadzieję, że to widać, jak to fajnie nam tutaj się sprawdza. Najważniejsze brać naprawdę niewielką ilość. Tutaj na tym tle też można, bo uwydatni nam to wtedy tutaj te wszystkie nierówności, jakie powstały podczas malowania. Także jeśli ktoś nie przepada za błyszczącym woskiem, też nie zawsze to pasuje nam, tak? To polecam tę farbę. Można też sobie oczywiście stosować więcej kolorów niż jeden.
można łączyć to z innymi mediami, bo przecież można też dodać troszeczkę wosku, a potem po wierzchu go troszkę zmatowić właśnie farbą impasto. Pokażę Wam taki projekt. To jest taki projekt, który jakiś czas temu robiłam na podobnej zasadzie. I tutaj właśnie połączyłam woski. Tutaj te wszystkie takie błyszczące elementy. A ten właśnie niebieski kolor to jest właśnie impasto. Tutaj na przykład te elementy żywiczne najpierw pokryłam woskami, tak dosyć głęboko, a później na wierzchu tylko tym impasto, tak? I wtedy jest po prostu ten błysk widoczny spod spodu. Tutaj dałam też troszeczkę brokatu, takiego w kleju, żeby troszeczkę się tak fajnie połączyły te matowe i błyszczące powierzchnie. Tutaj też oczywiście jest to jakiś początek. Możemy to dalej coś tam z tym projektem zrobić. Ja przygotowałam go tutaj, żeby Wam wyraźnie zaprezentować ten efekt. To są wszystkie elementy z żywicy, przyklejone za pomocą tego żelu, Heavy Body Gel, który przyklei Wam wszystko, do wszystkiego. Możemy tutaj sobie jeszcze spróbować dać jakiś jeszcze jeden kolor. Może tu jest taki kolor len. Też jak nabierzecie farby, to jeszcze tak z boku troszeczkę jej odłóżcie, tak? I też to bardzo ciekawie, fajnie wygląda. Plusem jest to, że jeśli gdzieś tam Wam coś się nie uda, bo no, przedobrzycie, można wziąć czarne gesso i sobie to zamalować, tak? Jeszcze dodałabym troszeczkę takiego koloru fioletu może. Może tego jaśniejszego nawet. Dobre jest to, że te kolory po wyschnięciu, te farby są permanentne, czyli jakbyście chcieli teraz na przykład, nie wiem, popsikać sobie to jakąś mgiełką, to nic się nie stanie, tak? No myślę, że tutaj bardzo fajnie widać, jaki efekt chciałam Wam pokazać i mam nadzieję, że spróbujecie. Jeśli chodzi jeszcze o farby impasto, to one są bardzo fajne dla ludzi, którzy na przykład lubią sobie artżurnalować, tak? Bo fajnie można sobie strony nimi przygotować. Do tego weźmiemy sobie taką opadkę. Też troszeczkę mam, więc można te kolory sobie razem rozprowadzać. One się też bardzo fajnie łączą. Tu
tutaj akurat mam taki papier akwarelowy, więc taki widać jego fakturę. Jeśli chcemy troszkę rozmyć, to tu z tym oczywiście już nic nie zrobimy, bo to było wcześniej namalowane i już jest wyschnięte, tak? Naprawdę świetne kremowe farby. A można też sobie teraz, oczywiście zanim wyschnie, popsikać wodą i jeszcze zrobić takie zacieki. Bardzo fajnie się też rozprowadza je palcami. A jeszcze Wam pokażę. Mam tutaj maskę. A pokażę Wam na tym ciemnym papierku. Weźmiemy sobie na przykład tą lawendę. Można też przez maskę tutaj nakładać te farby. Oczywiście one są, nie są takie jak pasta i mogą troszeczkę podchodzić pod ten szablon. Ale widzicie też na przykład na jakichś art journalach czy właśnie skrapach będzie fajnie to wychodziło. A tutaj jak Wam została farba, to możecie w ten sposób sobie przyłożyć. No i też coś tam się odbija, tak? Tutaj te farby, co wcześniej położyliśmy, to już wyschły, więc spokojnie można na nich sobie tutaj nakładać. Jeśli uważnie będziecie nakładać, to fajnie wychodzi taki wzór całkiem ostry, bez jakiegoś tam podciekania pod spód. Jak farba jest mokra, pokazuję. Ten róż piękny, kolor to jest Raspberry Pink. Jak jeszcze jest mokra, można robić faktury jakimiś tam narzędziami. Ja tu mam akurat takie pędzelki od Finabar z takimi końcówkami różnymi. Jakieś takie. Także w jakichś żurnalach na przykład też to się fajnie Wam sprawdzi. I ta farba jest na tyle gęsta, że jak to wyschnie, to zostanie taka właśnie delikatna fakturka na tym. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Może nie o wszystkim wspomniałam tutaj, może są jakieś właściwości, które szczególnie Was interesują. Dla mnie najważniejsze są dwie rzeczy. Ilość kolorów i kolory bardzo intensywne. Oraz to, że farba po wyschnięciu jest permanentna. Przy mediowych projektach, gdzie czasami później na przykład chcecie coś dodać, gdzie nie do końca macie od początku przemyślaną pracę, no to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo wiecie, że dodanie później jakichś mediów na bazie wody nie zepsuje Wam efektu, tak? Jeśli jakaś farba Wam zgęstnieje, bo no wiadomo, to są duże opakowania, nie każdy tyle maluje, to naprawdę wystarczy wycisnąć i dodać troszeczkę wody i super, wtedy się maluje. Ta woda po
odparowaniu po prostu nie zmienia właściwości naszej farby, tak? Także ona w dalszym ciągu będzie permanentna. Myślę, że jest tyle kolorów, że każdy znajdzie coś dla siebie. I mam nadzieję, że troszkę Wam przybliżyłam ten produkt. No, do następnego spotkania.